Witam serdecznie. Zdarzyła się rzecz, która jeszcze kilka tygodni temu nie mieściłaby się w głowie żadnemu komentatorowi. Okazuje się bowiem, że Polska publicznie postawiła się Izraelowi oraz Stanom Zjednoczonym. Mało tego, zrobiła to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ-u, a także sprawa dotyczyła bardzo ważnej dla Izraela oraz Stanów Zjednoczonych kwestii. Chodzi w wielkim skrócie o tak zwane wzgórza Golan, których to Polska nie uznała jako element suwerenności Izraela, czyli mówiąc krótko, nie uznała, że Izrael ma, nie uznała władzy Izraela nad tymi właśnie wzgórzami Golan. Jest to kwestia, która być może wynika z wyrachowania Prawa i Sprawiedliwości. Być może Prawo i Sprawiedliwość po ostatnich wydarzeniach, dobitnie pokazujących polskiej opinii publicznej, jak służalczy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości względem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Na przykład zorganizowaliśmy im imprezę na terenie Polski po to, żeby oni mogli sobie tutaj na terenie Polski poknąć przeciwko Izraelowi. Przy okazji nas opluli, pomówili i jeszcze zażądali od nas spłaty nieistniejących długów, czyli tak zwane ustawa 447, Just Act, mienie bezspadkowe, a na końcu jeszcze zostawili nas z rachunkiem na miliony złotych za organizację tej imprezy, do której organizacji nie dołożyli się nawet groszem. A co polski rząd na to robi? No polski rząd nie robi kompletnie nic, a ONZ uważa, że uznanie za persona non grata, czyli osoby niepożądanej, pana Kaca, który stwierdził, że polskie dzieci wysysają antysemityzm z mlekiej matki, to coś, co jest kompletnie niepotrzebne. Lepiej tak nie robić. Swoją drogą tutaj złośliwi twierdzą, że właśnie dlatego, że rzekomo polskie dzieci, że Izrael myśli, że polskie dzieci wysysają antysemityzm z mlekiem matki, to dlatego mleko modyfikowane na teren Polski jest droższe niż to na teren Izraela, no bo trzeba suplementować antysemityzm w proszku, a ten niestety jest drogi. Kochani moi, no i w takiej oto, także może być tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości się zorientował, że ludzie się wkurzyli, że ten serwilizm względem Stanów Zjednoczonych i Izraela po prostu im politycznie nie służy. No tam zaraz po tych akcjach było bardzo poważne tąpnięcie sondażowych wyników dla PiS-u. Zaraz potem szybciutko pojawiła się cała masa różnych akcji i aferek. Ludzie zapomnieli o tym i znowu im podskoczyło i być może właśnie teraz z wyrachowania chcą udawać, że oni są tutaj obiektywni i oni tutaj się Izraelowi będą stawiać jak trzeba i że to jest po prostu gra wyborcza, bo wiadomo, już za kilka miesięcy, bardzo niedługo, będziemy mieli wybory do Europarlamentu, potem jeszcze ważniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości wybory do polskiego parlamentu, a w przyszłym roku wybory prezydenckie, więc nie oceniam, czy jest to z punktu widzenia PiS-u zagrywka, bym to powiedział, pod publikę i nic się nie zmieniło w nastawieniu tejże partii do wspomnianych już przeze mnie krajów, czy jest to pewien zmiana nastawienia. To się przekonamy bardzo, bardzo szybko. Pani Mosbacher coraz bardziej naciska na rząd polski w wielu niekorzystnych dla polskich obywateli kwestiach. Zobaczymy, czy tam będzie serwilizm, czy tam serwilizmu nie będzie. Teraz wracamy do wzgórzy Golan. Wzgórze Golan jest to terytorium w zasadzie syryjskie, które zostało zajęte przez Izrael jeszcze w 1967 roku i od tego czasu jest okupowane, a także znajdują się tam przeróżne bardzo, jest okupowane i jakiś czas temu Izrael stwierdził, że rozciąga swoje prawo na ten teren. Wiadomo, że Izrael, który bardzo mocno jest wspierany przez Stany Zjednoczone, no nie za bardzo dało się Izraelowi zabrać z powrotem tę ziemię, mimo że działy się tam rzeczy niefajne,
to jest mało powiedziane, że się tak wyrażę, i to terytorium okupowane, ludność, która się tam znajdowała i tak dalej, i tak dalej, no bardzo, bardzo źle byli traktowani. Niemniej jednak to było uznawane za terytorium tak zwane sporne, ewentualnie okupowane. Różni ludzie różnie to nazywali. Teraz, niedawno, dosłownie kilka dni temu, premier Izraela Netanyahu, to ten, który wyzywa często Polaków, który w Muzeum Polin powiedział u nas bardzo, bardzo brzydkie rzeczy, ten, który opowiada takie herezje, za które jakby to powiedział Polak, to prawdopodobnie trafiłby do więzienia. Na przykład on opowiadał takie herezje, że jego zdaniem słynny akwarelista wcale nie miał ochoty krzywdzić Żydów, że namówili go do tego muzułmanie i że to w zasadzie oni są winni. No jakby Polak takie rzeczy opowiadał, to z miejsca by było, że antysemityzm, że kłamstwo święcimskie, że fałszowanie historii, że negowanie Holokaustu i tak dalej, i za to prawdopodobnie znalazłoby się jakieś paragrafy, ale skoro to robi premier Izraela, no to przecież nic mu za to nie grozi. Wprawdzie on tam ma jakieś zarzuty, krąży informacja, że ma mieć postawione, ale to raczej za takie kwestie związane z korupcją, z wpływaniem na dziennikarzy, tego typu kwestie, że się tak wyrażę. Że się tak wyrażę. No właśnie. To. I teraz premier, właśnie ten premier Izraela, kilka dni temu stwierdził, nie pokazał dowodów, tylko stwierdził, że tam przy wzgórzach Golan chcą majstrować ludzie, których Izrael nie lubi, powiązani z Iranem, którego Izrael tak bardzo nie lubi, że przecież na tej całej konferencji bliskowschodniej tutaj w Warszawie kombinowali sobie koalicję, żeby ten Iran zaatakować. I wprost o tym było mówione, tam się z tym w ogóle nie kryli. No i tutaj, że tutaj organizacje takich złych ludzi, którzy są powiązane z tamtymi złymi ludźmi, tutaj coś kombinują na tych wzgórzach Golan. W związku z tym wezwał społeczność międzynarodową do uznania suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan, czyli innymi słowy, żeby uznać, że wzgórza Golan to już jest terytorium izraelskie, to jest kawałek Izraela i nikt nie ma prawa do tych ziem sobie nic rościć. No to oczywiście natychmiast zaprotestowała Syria, bo wzgórza Golan, z tego co pamiętam, należą do Syrii. Z tego co pamiętam, to właśnie Syryjczykom zabrano te ziemie. Wiadomo, że kraj był od dłuższego czasu zdestabilizowany, więc teraz swoją drogą według Donalda Trumpa Syria została zdestabilizowana przez Stany Zjednoczone, tylko że to mówił Donald Trump, jak jeszcze był kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No i teraz prawdopodobnie tam został w 67 zajęta, teraz Izrael wykorzystał fakt, że Syria jest słaba i sobie formalnie to próbuje to zająć formalnie. Syria natychmiast zareagowała, mimo tego, że jest słaba, że jest w stanie destabilizacji i po pierwsze potępiła, teraz to jest oczywiste, po drugie nie zgodziła się z tym, a po trzecie zażądała rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ to jest taka komórka do spraw wojny tak naprawdę ONZ-u. Oni dbają o to, żeby, jakby to ładnie powiedzieć, żeby na świecie był pokój. To też widać, jak dobrze ta komórka działa, bo widać, jak dużo pokoju jest na świecie, a jak dużo niepokoju. Każdy może sobie ocenić sam. Natomiast tyle jest tego działania defensywnego Syrii. Natomiast działanie ofensywne Netanyahu zostało natychmiast wręcz poparte przez Donalda Trumpa, który zachował się w tym momencie niegodnie, bo przypominam, on sam, jak był kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to publicznie w kampanii wyborczej, w czasie debaty mówił, że destabilizacja Syrii to jest wina Stanów Zjednoczonych, gabinetu Baracka Obamy, w której to Hillary Clinton odgrywała bardzo, bardzo dużą rolę, no a teraz jakby sankcjonuje i chce im zabrać kawałek terytorium. No i sprawa zawiśnie na agendzie ONZ-u. I w związku z tym, i tutaj jest cytat z Wirtualnej Polski, z artykułu Arkadiusza Jastrzębskiego pod tytułem "Stanowisko Polski w sprawie wzgórzy Golan wbrew Izraelowi i USA". Ambasadorzy Polski, Belgii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii
we wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że nie uznają władzy Izraela nad wzgórzami Golan. Sprawa spornego terytorium wywołuje coraz więcej kontrowersji. To nie jest żadne wspólne terytorium, sporne terytorium, po prostu Izrael ten terytorium im zabrał. Konflikt wokół terytorium Syrii, które od 1967 roku okupuje Izrael. To jest dobre słowo, okupuje. Kochani moi, okupant to jest ten, kto zabiera nielegalnie. I to nie jest sporne terytorium, tylko to jest terytorium zajęte. Gdyby było sporne, o czymś, co jest sporne, to można mówić, że ktoś ma do tego trochę praw, ktoś ma do tego trochę praw. Natomiast powiedzenie okupuje jest jednoznaczne. Należy do jednego, a drugi zagarnął to siłą i siłą to trzyma. Ok? Od 1967 roku okupuje Izrael. Rozgorzał po tym, jak Stany Zjednoczone formalnie uznały suwerenność izraelskiego rządu nad wzgórzami. To już mówiłem. Decyzja USA wywołała protesty na całym świecie, a Syria żąda zwołania w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Agencja AP, czyli Associated Press, podaje, że ambasadorzy 5 krajów wchodzących w skład Rady ONZ, czyli Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Polska, Belgia, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, bardzo, bardzo ważne, we wspólnym oświadczeniu podkreślili, że nie uznają suwerenności Izraela nad tym terytorium. To jest bardzo ważne, chociaż za chwilkę będziemy sobie jeszcze na ten temat rozmawiać. Aneksja terytorium siłą jest zabroniona przez prawo międzynarodowe i jakiekolwiek jednostronne zmiany granic są sprzeczne z regułami międzynarodowego pokoju i Kartą Narodów Zjednoczonych. Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie szerszymi konsekwencjami uznania nielegalnej aneksji, nielegalnej to jest bardzo ważne słowo, a także konsekwencjami dla regionu, stwierdzili dyplomaci w stanowisku, którego treść publikuje PAP, czyli Polska Agencja Prasowa. Co to jest bardzo ważne, to jest wbrew pozorom, pamiętajcie, że to jest język dyplomatyczny. W języku dyplomatycznym nie mówi się twardo, nie mówi się wprost, tylko się kluczy i trzeba umieć między słowami rozumować. W związku z tym pozwolę sobie to jeszcze przeanalizować, co to jest powiedziane. Po pierwsze zostało powiedziane aneksja terytorium siły. Siłą jest zabroniona. Kochani moi, czym jest aneksja terytorium siłą? Jest napaścią. Napaścią, aktem agresji, przemocą. Czyli mówiąc krótko, uznano Izrael za agresora. Jak to najbardziej moralna armia świata, jak to lubią Izraelczycy mówić o swoich żołnierzach, dokonała napaści, najazdu. Aktu agresji. I to jest według Rady Bezpieczeństwa ONZ tych 5 krajów zabronione przez prawo międzynarodowe. Jakiekolwiek jednostronne zmiany granic są sprzeczne z regułami międzynarodowego porządku i tak dalej, i tak dalej. Co jest dalej? Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie szerszymi konsekwencjami uznania nielegalnej aneksji. To jest znowu powiedziane, że ta aneksja była nielegalna. Izrael to zabrał, ukradł. Nie zrobił to wbrew prawu i oni się boją, co z tego dalej wyniknie, a także konsekwencjami dla regionu. Mówiąc krótko, Izrael coraz bardziej rozpycha się w regionie. Im bardziej się będzie rozpychał, to ten i tak już znienawidzony w regionie kraj, między innymi przez to, jak traktuje Palestyńczyków, będzie wzbudzał coraz to większe negatywne emocje i wcześniej czy później ktoś Izraelowi może odpowiedzieć. A biorąc pod uwagę, że Izrael jest wręcz chałubiony przez Stany Zjednoczone, to jakiekolwiek odpowiedzenie w stronę Izraela zapewne zwiąże się, czy będzie się wiązało z reakcją Stanów Zjednoczonych. Ta reakcja może być reakcją gwałtowną, tak to ładnie powiedzmy, i bardzo, bardzo srogą. I w tym momencie mogą postronne inne mocarstwa oberwać. Na przykład gdyby Syria zdecydowała się w jakikolwiek sposób postawić siłowo, nie są w stanie, ale ponieważ są sami zdestabilizowani, a Izrael jednak jest bardzo potężnym militarnie krajem, ale powiedzmy, że robią koalicję państw arabskich czy muzułmańskich i próbują tam Izraelowi to odebrać. Natychmiast wyłączają się Stany Zjednoczone, no i może się z tego zrobić niezły kocioł. Zwłaszcza, że na przykład Syria jest w sposób otwarty i oczywisty i publiczny wspierana przez Rosję i Władimira Putina. W związku z tym z czegoś takiego mógłby się zrobić nawet konflikt
o zasięgu międzynarodowym, nie no, konflikt jest zawsze międzynarodowy, o zasięgu globalnym, więc to jest bardzo, bardzo poważne. No i to są te konsekwencje dla regionu, a konsekwencje nielegalnej aneksji, no to jest kwestia taka, powiedzmy, no ONZ to jest taka instytucja, która ma pilnować porządku. Jeśli by ONZ usankcjonował bezprawie, no to byłaby szansa, że inni też próbowaliby się takiego bezprawia dopuścić. I tak stwierdzili ci dyplomaci. Jakie to ma, kochani moi, konsekwencje faktyczne? Ano takie, że być może, że Stany Zjednoczone będą zmuszone do takiego quasi zawetowania rezolucji. O co chodzi? Chodzi o to, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ma tak zwanych stałych członków. I jeżeli jakikolwiek ma stałych i niestałych. My Polacy jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, jesteśmy na określoną kadencję i wsiu do domu nie ma. Natomiast są też członkowie stali, m.in. Rosja, Stany Zjednoczone. I każdy ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ ma prawo weta. Jeżeli to weto zostanie wykorzystane, to rezolucja upada. Między innymi dlatego Izrael tak generalnie gwizda sobie na ONZ, bo doskonale sobie zdaje sprawę, że gdyby była jakaś rezolucja w tej Radzie Bezpieczeństwa, czyli tej de facto Radzie Wojny, która by się Izraelowi bardzo mocno nie podobała, szkodziła, to raczej prawie na pewno Stany Zjednoczone to zawetują i nic nie będzie. Także tutaj od strony formalnej raczej nie ma co... liczyć na jakikolwiek cud. Prezydent Stanów Zjednoczonych uznał niejako w imieniu Stanów Zjednoczonych, że wzgórza Golan są izraelskie, na Twitterze, między innymi po to, żeby wszyscy się o tym bardzo, bardzo szybko dowiedzieli, więc jest to jasny sygnał. Według Stanów Zjednoczonych Izrael zrobił dobrze. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał wykazać, że Izrael zrobił źle, to Stany Zjednoczone na to nie pozwolą, ponieważ Stany Zjednoczone już publicznie stwierdziły, że zrobił dobrze. Więc wyszliby na słabych. A nikt tego w polityce międzynarodowej zwłaszcza, nikt do tego nie chce dopuścić. W związku z tym no tutaj te weto będzie pewne. Natomiast co jest ciekawe, buduje się moim zdaniem coraz większa koalicja taka nie antyizraelska, nie, do tego się nikt nie posunie, ale taka koalicja krajów czy państw, które sprzeciwiają się temu, co zrobi Izrael z ludźmi, którzy nie są Izraelczykami i którzy są postronni i którzy mieszkają na przykład na terenach okupowanych, bo tam się dzieją rzeczy straszne. Izrael zdaje się, że jest jedynym krajem, który zaanektował budynki pozostałe po uchodźcach i wsadził tam swoich obywateli. Izrael jest też jedynym znanym mi, musiałbym poczytać się z jakiś następny, krajem, który stosuje odpowiedzialność zbiorową. To znaczy, jeżeli na przykład w jakimś budynku mieszkał człowiek na T, który zrobił coś złego, lub tylko Izrael go podejrzewa, albo że to zrobił, oni tam stosują tortury na zeznaniach, więc te zeznania taką mają średnią wartość dowodową. No jak oni uznają, że ten człowiek na T tam mieszkał i że jest winny, to wyburzają cały dom. No, to jest ewidentna odpowiedzialność zbiorowa, no to sobie wyobraźcie. Czyli co, jak mój sąsiad z dołu zrobi coś złego, to ja mam stracić mieszkanie? No według Izraela tak. Gdyby tutaj była Palestyna, to tak by było. Straszne, prawda? No, także coraz więcej tutaj krajów widzi takie rzeczy, a tam są jeszcze gorsze, i mówi, że no, Izrael powinien przestać mieć taryfę ulgową, no bo jakby się jakiekolwiek inne państwo zachowywało tak jak Izrael, to już dawno byśmy tam wprowadzili jakąś misję stabilizacyjną, coś takiego, prawda? A tutaj nic czegoś takiego nie ma. Rosja mówi wprost, Rosja ostrzega, tutaj jest znowu cytowanie z Wirtualnej Polski, przeciwko decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa w syryjskich miastach protestowały tysiące ludzi. Rosja ostrzega, że polityka Stanów Zjednoczonych będzie mieć negatywne skutki. No właśnie, słuchajcie, skoro w Syrii protestowały tysiące osób, w innych krajach też to zaniepokojenie jest, to nastawienie na pewno jest. I tutaj no jest bardzo prawdopodobne, że te nastroje w tym wypadku już antyizraelskie w społeczeństwach będą narastać i to może prowadzić do bardzo złych rzeczy. Takich na przykład, że za politykę państwa oberwie
pojedynczy człowiek, który wcale tej polityki państwa nie musi popierać, bo ktoś na przykład będzie utożsamiał państwo z narodem itd., itd. Także tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi w dalszej części. Czy będzie się jakoś opierał przed wydojeniem Polski na podstawie tak zwanego Just Act 447. Czy będzie się opierał, czy nie będzie się opierał, czy nie daj Boże zrobi coś potajemnie wbrew woli suwerena, czyli narodu. Pozdrawiam. Zobaczymy. Tymczasem proszę łapkę w górę, miły komentarz, oglądanie vlogów od początku do końca w playlistach i sprawdź, czy mnie subskrybujesz. Jeżeli nie, to zachęcam do subskrypcji, dodania dzwoneczka. Pamiętaj, że nawet jeśli ci się wydaje, że mnie subskrybujesz, to wcale nie musi tak być, ponieważ YouTube cofa ludziom suby. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!